No siemka, moi drodzy, witam was bardzo gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale, który jest mega dziwny, ponieważ byłem sobie na serwer chyba w tym miejscu i zobaczyłem to, okej? Okay? Jak dobrze o tym wiecie, mam swój sklepik od 2 czy tam 3 dni, no i jest niby wszystko okej do momentu, aż zobaczyłem, że Agent X buduje jakąś budowę przed moim sklepem, więc zaraz zobaczymy, o co tam chodzi w ogóle, ale szczerze mam, powiem wam, że takie mieszane uczucia, ponieważ to jest trochę dziwne, żeby budować cokolwiek w takim dużym mieście, akurat w tym miejscu, okej? Okay? Więc zaraz na sobie polecimy i zobaczymy, o co tym chodzi, ale serio, powiem wam, że nie mam pojęcia, co tam w ogóle muszę sobie tworzyć, jakby serio nie zielonego pojęcia, teraz go sobie tak na tej bardziej podejrzę, ale tam jakby budował jakiś tutaj spory budynek, wiecie? On jest w ogóle większy nawet od mojego sklepu, więc serio, to zaraz tam polecimy oczywiście. A w tym momencie, subujcie kanał, bo jest to bardzo ważne, bo to jest odcinek codziennie, więc goście, strzel suba, nie bądź poruwa, bądź na bieżąco, a my lecimy, ten zaraz zobaczymy, co tam w ogóle się dzieje, no po prostu, no wy, co to w ogóle ma być za jakiś budynek, nie? Wiecie, co to jest w ogóle jakaś tabliczka, nawet 3 widzę, okej, zaraz sobie zobaczymy, o co tutaj chodzi. Dobra, okej, tutaj powstaje pierwszy budynek, sieci marketów spożywczych Zimny Drań, co jest, ej, co nie, nie, sieć marketów spożywczych Zimny Drań, okej, będzie ona wyposażona w nowszą dostępną technologię, zapraszamy już wkrótce. Agent X! Agent X! O co tu chodzi? Nie, ale czekaj, wytyfy, jakby teraz się tłumacz, stary, o co tu chodzi? Jaki Zimny Drań? Jaki Zimny Drań? Ale jaka sieć marketów Zimny Drań? No zobacz, kto jest Zimnym Draniem? No ty jesteś Zimnym Draniem, no, mieszkającym w Lodolandii. Jesteśmy w Lodolandii? No. Ja jestem Draniem, bo robię ci konkurencję. Ale... ale tu jest moje miejsce, stary, czekaj, nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, 13 bloków od mojego sklepu stawiasz się sobie, naprawdę? Wiesz czemu jest 13? Bo 13 to pechowa liczba. Nie, jesteś chory! Czekaj, a jak jest w ogóle tej zbobocy, no czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, okej, sam nie byłem dość fair, okej, ale stary, to jest idealnie naprzeciwko, okej? To jest stary nierealne. Nawet zobacz, jak drzwi są ładne, co nie? No nawet, ej, to jest symetryczne do mojego sklepu, ty jesteś jakiś chory, chłopie, po co to w ogóle robisz? Nie! Właśnie, żebyś nie pozwał mnie o plagiat, zobacz, tutaj masz o jedną kratkę chyba różnicę, czy coś w tym stylu. Jesteś niepojęty, jesteś niepojęty, naprawdę. A nie, i nawet może jest symetrycznie, serio, lol. Jesteś głupi! Nie, moi drodzy, więc teraz serio, bądźcie na odcinku do końca, bo chyba tutaj każdy widzi, że jest serio jakaś chora akcja, nie? Jakby agent, nie, jakby, skąd w ogóle pomysł na Zimne Dranie? Siedzi marketów Zimne Dranie, jesteś jakiś głupi. Tłumaczę, jesteśmy w Lodolandii, która jest zimna, prawda? No tu jest dość zimno, no, mam spiterek nawet. Jest draniem, bo robi ci konkurencję tuż przed nosem. Ale teraz, czekaj, ale też zauważ to, że ja mam u siebie tylko mięso, bo to jest mój sklep mięsny, więc tutaj sprzedaję tylko mięso i nic więcej oczywiście. A ty co będziesz w swoim sklepie nie sprzedawał, co? Poczekaj, a co tu masz w sklepie? No ja mam u siebie tutaj takie rzeczy właśnie, jak glut, grasdit, butelki na expa, pufferfisha na przykład, skrapy nedrytowe, a co? To samo co ty, tylko że w trochę innych cenach. Słucham? Nie, czekaj, co? No? Ty sobie teraz nie robisz żarty, tak? Nie, nie robię sobie z ciebie żartów. Nie. Na pewno nie? Ja tak na poważnie mówię, serio. Jesteś jakiś chory, jakby nie. Jakby, moi drodzy, czy wy teraz troszkę słyszycie, naprawdę? Czy to jest jakiś po prostu według mnie chory? Czekajcie, dzisiaj jest 1 kwietnia, nie, dzisiaj jest normalnie 7 lutego. O co tu chodzi? Ej, agent stary, ale po co ci to? Stary, po co ci to? Nie, jakby, czekaj, chodźcie może teraz do mnie. Chodź do mnie sobie tam, usiądziemy i pogadamy, okej, ponieważ to jest stary niepojęte, stary. Budujesz sklep ale centralnie przed moim. Źle to wszystko wykończone, jakby. No jak to źle? Jakby tutaj chodził, to on by się czuł, jakby chodził tak, wiesz, lekko przekrzywiony i tak musiał głowę tak wychylać, żeby... Naprawdę? To chodź za mną zaraz, chodź za mną, stary, chodź za mną, skoro mój sklep ci się nie podoba, skoro mój się nie podoba, stary, to weźmy może tutaj, co? Wejdź sobie, no! Co tutaj sobie powiesz, Agent X, co? Co powiesz? Ładne kwiatki. Ładne kwiatki, dokładnie, tylko tyle na powiedzenia. O, kurde, nie no, temu to się powodzi, ma nawet okno. No, ma nawet okno, dokładnie. Dobra, stary, lecimy tam, ale naprawdę, Agent X, zaraz to sobie może jakoś uzgodnimy jeszcze i ten sklep wyłożysz, co? Bo to jest, stary, jeszcze jakoś tam, wiesz, do obgadania, to nie jest tam pewne. Do obgadania, to co, czym, z kim chcesz pogadać? Tu jest Krzysiek, możesz z nim pogadać. Masz papier toaletowy, proszę. O, patrz, widzisz? Krzysiek, nie no stary, chodź do mnie, sobie usiądziemy. Przyjechał z zagranicy, ty z nim nie pogadasz, masz gadać z nim. Hello Krzysiek. Hello Krzysiek. No, dobra, nie chcę gadać, ja teraz go okradnę. Agent X, chodź pogadamy. Pewka. Agent X, wpierw to oddaj, a potem pogadamy. Oddaj, to powiedziałem, nie będziesz tego swoim sklepie sprzedawał. Oddaj lud, było go więcej, ja pamiętam, że było więcej. Ty leścić nie umiesz, patrz, masz. Masz, tutaj wszystko się zgadza. No w sumie racja. Dobra stary, lecimy na górę, chodź sobie pogadamy, okej? Okay? Chodź sobie pogadamy na chwileczkę, bo to jest stary niepojęte, to się jeszcze w ogóle tutaj, jak sam wiecie, tutaj rozwijamy, ale tu spokojnie też zaraz będą normalne produkty, będą tutaj wszystko, co można kupić, nie? Dobra stary, więc teraz siadaj, siadaj na tyłku i stary, gadamy o tym, ponieważ to jest stary niepojęte. Oddaj to. Ale to jest moje, chcesz moją własność mi zabrać? Hit cię wyjaśnię teraz, stary, więc najlepiej to oddaj. Chcesz, żebym cię na policję zgłosił, co? Agent X, stary, pogadamy, okej? Okay? Oddaj to i pogadamy na spokojnie. Chyba nie chcesz, żebyśmy cię mieli za złodzieja, co nie? Chyba tego nie chcesz. Ja nic nie ukradłem, nic nie mam przy sobie, nie masz dowodów. Okej,
Okej, okay, siadaj stary, dobra. Powiedz mi, skąd w ogóle pomysł na konkurencję przede mną? Stary, pomysł. Skąd? Wpisałem w Google, jak dobrze zarobić 2021 i tam mi wyskoczyło z wybudy przez sklep przed jakimś lamusem. Jesteś głupi, jesteś naprawdę głupi. Nie, ale czekaj, w ogóle powiem ci, że muszę cię tutaj ogólnie pochwalić za styl, nie, tego budynku, że będzie taki dość spory, ale czemu akurat przede mną i to 13 klocków? No, w sumie faktycznie, była opcja, żebym zrobił to jeszcze na przykład tutaj w lewo, ale jednak już tam Abra zajął działkę, więc wolałem zrobić to naprzeciwko. Ale to jest serio, powiem ci, że stary mega chamski. Też tutaj w ogóle zauważ, jaka to będzie tutaj, stary, zauważ, jaka to będzie nawet, jaki to jest ogromny wybór dla klienta, nie? Tam jest jakiś, tam jest księgarnia. Wyższej jakości mięso po $5. Pan. Dobra, stary, ale zobacz, tam jest księgarnia, tu jest mięso, tam będzie spożywczak i to, czekaj, skoro to będzie sieć marketów, to w mieście ich będzie kilka? Pewnie, będą wszędzie dostępne. Będziesz, wiesz, jaki jest mój cel? No. Aby ten market powstał w taki sposób, że zobacz, każdy, kto będzie sobie wychodził, będzie mówił, o, patrz, tu stoi zimny drani. Jesteś chory, dobra. Agentix, ile chcesz, żebyś zaprzestał, stary? Powiedz, ile chcesz. Spróbuj sobie mojego mięska, które będę tam. Wiesz co? Chyba jeszcze nie masz zatwierdzenia od jakiejś tam izby, nie? Bo z tego, co widzę, to mięso nie jest zbyt jakościowe, co nie? Stary, widziałeś, jakie ja mam u siebie mięso? Chodź, ja pokażę, może, bo chyba to po prostu nie rozumiesz, jakie ja mam u siebie mięso. Zobacz, jakie ja mam u siebie mięso. Najwyższej jakości mięso. I to rybne mięso, dokładnie rybne mięso. No dobra, wcale nie jest zatrute. Ja będę mieć lepsze, bo ja będę mieć sprowadzane z Amazonki prosto. Powiem ci, że jest grubo. Dobra, stary, czekaj, jakby. A co gdybym tak po prostu sobie tutaj wbił i zrobił tak? Czekaj, a ja mam pomysł, chodź za mną, stary. Mam fajny bardzo pomysł. O, ale mam pomysł! Zamkniemy cię i to puścimy cię nawet z torbami, zanim ten sklep otworzysz, wiesz? Ale mam plan, byku. Przykro mi bardzo, Agentix, ale twój sklep oficjalnie został zamknięty przez Elvisa. Przykro mi bardzo. O, zobacz, teraz co zrobisz? Teraz co zrobisz, co? Jedną. No? Z osób, które nie przemyślały tego. Czego? Patrz i się ucz. No co zaraz robiłeś niby, co? Szedłem do sklepu perełko, bum! Masz ten papier, stary, ale nie, stary, tak zaraz bez beki, nie, ponieważ to jest odcinek, który mnie stary nawet szokował, ponieważ nie sądziłem, że dzisiaj sobie nagram coś takiego. No, żebyś sobie wytarł łzy z oczu, ponieważ już widzę, że płaciesz przeze mnie, nie? Możesz sobie, wiesz, do czego chyba papier toaletowy służy. Jeżeli po prostu zobaczysz, jak ten sklep będzie rósł w siłę i powstaną tutaj wieżowce, wszystko, to tobie on się przyda, a nie mi. Zobacz, co ja mam, stary, widzisz to? Widzisz, co to jest? To jest moje hajsiwo za sklepik, rozumiesz to? A ty nie masz ani jednego hajsiwa, rozumiesz to? Nawet nie miałeś ani jednego klienta, rozumiesz to? I jeszcze ci to gwarantuję. Nie wiem, czemu nie miałem klienta? Może dlatego, że sklep na razie nawet nie jest otwarty. Gwarantuję ci, że załatwię ci największą antyreklamę, jaką możesz sobie wybrać, rozumiesz to? Pójdę do Abry i obawiam, że w swoim sklepie sprzedaje się śmierdzące ryby. A ja powiem wszystkim, że twój sklep sprzedaje fałszywe amerykańskie produkty. Dobra, a ja pójdę do Abry, który w ogóle tutaj jest w tym mieście szefem i wydam tutaj po prostu dokument, w którym... To ja sprowadzę chemię z Niemiec. Tak? Ale ja mu, ale jak się, ale ja go poproszę, aby ten sklep zamknął, rozumiesz to? I dzięki temu, jak go przekupię, to jest taka pamięć, nawet spora szansa, nie? Więc to zobaczymy, kolego. Tutaj zaraz pójdę napisać nawet dobry list, stary. Lepiej, żebyś Abra się nie dowiedział o twoim więzieniu, które znajduje się pod Lodolandią. To już się serio zrobiło grubo, nie? A nie mam jeszcze... Nie chcę, żeby się dowiedzieć o tym, że eksperymentujesz na Kipera. Dziękuję za wsparcie w postaci konfidencenia, a wy, moi drodzy, też ogólnie na moim kanale mogę po prostu taką mocę jak wesprzyj, ponieważ na moim kanale są ogólnie niebieskie przywileje, więc serio wam to bardzo gorąco polecam, wesprzyj obok subskrybuj, ja mam gwarantuję, że tego nie pożałujecie, a my lecimy dalej, ponieważ powiem wam teraz tak szczerze, że jestem trochę w szoku, okej? Okay? Ponieważ nie miałem pojęcia, że Agentix postanowił zrobić mi konkurencję, a tym bardziej, że to będzie cała sieć marketów, nie? Czyli on tutaj planuje zbudować sobie takich sklepów, myślę, kilka, żeby było po prostu wszędzie, żeby mnie, ej, a co jak on chce zrobić coś w tym stylu, że odkupi ten sklep od Bobo, tam zrobi swój i tu jeszcze postawi sklepik, nie? Wtedy bym mnie po prostu ogrodził, nie? To byłoby straszne, więc boję się tego, wiecie co? No może po prostu dam jakiś tam hajsik, aby nie było dla mnie aż taki, wiecie, to jest zły, okej? Okay? Więc sekundka. Siema agent, siema stary, wiesz co? Siema. Ogólnie myślałem na tą naszą tutaj kłótnią, nie? No i... No i wiesz co? Ja tak sobie stary pomyślałem, okej, okay, możemy mieć taką konkurencję, nie? Możemy ze sobą rywalizować, ale też jakoś tam, wiesz, nie musimy być dla siebie jakieś tam mega wredni, nie? Nie musimy być tam, wiesz, niemili, możemy tak, wiesz, żyć niby, wiesz, w konkurencji, ale po przyjacielsku, nie? Więc tam, wiesz, o co chodzi, nie? Pewnie. Wiesz, o co chodzi, no.
że się dogadamy. No to super, stary, superowo, dziękuję bardzo, że tak myślisz. No i cóż, no stary, chyba spoko, nie? Chyba nie ma jakiejś teraz, wiesz, wielkiej spiny, tam się oczywiście sobie buduj, a ja oczywiście tam, wiesz... Nie ma spiny, nie ma spiny. No nie ma spiny, co? A ty teraz gdzie idziesz, co? Gdzie teraz wiesz, stary, co? Nie ma spiny. Ale gdzie teraz idziesz, agent? Czy już się poddałeś? Czy już splajtowałeś? Czy mi się tylko wydaje? Dobra, idź sobie, dobra, okej, spoko. Co on teraz robi? To może... drogi panie Abro. Co to? Czemu on pisze dobre teraz, moi drodzy? Nie ogarniam tego, ale aby to nie było nic przypadkowego. Nie dłuższej chwili. Agentix? Co on teraz o tym pisze? Co teraz pisze? Ło! Agentix, stary, wytłumacz się! Co pisałeś dobry? Co pisałeś daberki? Chciałem mu napisać... no jak bardzo go lubię. On jest super kolegą. A jak bardzo mnie lubisz? A jak bardzo mnie Agentix lubisz? Bardzo? Bardzo mnie lubisz? Nawet cały. Wiesz co, stary, może stąd wyjdźmy, bo to się zaraz na ciebie zawali, wiesz? Chodź, może zaraz stary wyjdźmy, co? Łap, stary, może to jakoś tutaj troszeczkę. No i co, stary, chyba z tego, co ty wnioskuję, będziesz miał sobie tutaj konkurencję, tam twój skrybik pewnie za jakieś tam kilka dni powstanie. Ja ci oczywiście, stary, gwarantuję, z ręką na sercu, że nie będę ci podkładał tutaj na przykład takich tutaj kłód w tym miejscu, jak nie mam pojęcia. Jakaś tam wełna, ogólnie nie będę psuł twojej konstrukcji, wiesz o co mi chodzi, nie? Ja ci obiecuję, że ja na przykład nie przyjdę i nie ukradnę ci dywanu, który położę zaraz w moim sklepie. Ej, nie, ale to jest już... Dobra, sorry, wiesz co? To może tam, wiesz, gdybyś mi tam, wiesz, troszkę sypnął hajsiwa, to może bym troszkę dla ciebie bardziej wyrozumiał jednak, nie? Więc to byś mi dał parę emsików. Ja nic ci nie będę zabierał, ty mi nic nie będziesz podmieniał, pewnie. Jesteśmy... Dobra, czyli rozumiem, że ty mnie kwita, tak? Tak. Okej, okay, spoko, stary, ale czyli jest wszystko jasne. No i... Co ty jesteś złodziejem, agentyk? Ale ty przecież twój... mi ukradłeś teraz, ty jesteś w ogóle poważny? Co? Na moich oczach podszedłeś i ukradłeś mój dywan. A ewidentnie ja się na ciebie patrzyłem, kiedy to zrobiłeś. No, człowieku, idę z tym dobry. Agentix, przykro mi, ale jesteś niewyobrażalnie głupi, do widzenia. Moi drodzy, szczerze ja nie miałem... Ja głupi? Tak, ty i bycie głupi, dokładnie, agentik, ja masz rację. I odejmij się ten dywanik jeden, dziękuję bardzo. Oddaj go! I bo to wygląda strasznie, oddaj go! Oddaj go! Nie! Łap, śmiało! Jesteś... Łap tam, squidzie, może ci się... Jesteś bezczelny, agentik, okej? Okay? Dziękuję bardzo za wsparcie, agentik, ale dziękuję ci, już ty więcej nie przechodzisz, okej? Okay? Będę wdzięczny. A my sobie tutaj wychodzimy bardzo na górę, ponieważ to serio powiem, że było po prostu śmieszne. To był śmiech na stali, okej? Okay? Tyle mam tutaj do powiedzenia. Więc teraz sobie to ogarniemy. Chodź, Ryszard, pokażę ci fajne miejsce, gdzie możesz kogoś załatwić, tak? My się już zamykamy. Agentix, dałem ci hajs! Dałem ci hajs! Odszedł się ode mnie! Agentix, zapłaciłem ci! A wy, moi drodzy, powiem to teraz tak to jest szczerze między nami, nie? To jest to według mnie dziwne, okej? Okay? Ponieważ ja rozumiem, że Agentix chce mieć swój sklepik, ponieważ każdy by pewnie chciał, nie? Ale idealnie przed moim to po prostu jest bezczelny, więc w tym momencie, moi drodzy, subujcie kanał, jest to bardzo ważne, a wam gwarantuję, że jak tego suba tutaj strzelicie, a rozwinęcie, to was nic nie ominie, więc no też tutaj byłoby bardzo ważne. I też ponadto mam kanał, jako bardzo taką opcję, jak wejdź w obok, subskrybuj, ponieważ tego nie pożałujecie. I też wam polecam mój drugi kanał Elvis Okejsa, który macie też moje codzienne odcinki, ale z wzorców, też serio chore akcje, więc też tu bójcie, link w karcie oczywiście. No i też followujcie mojego Instagrama Elvis Podlog Official, a my się widzimy na odcinku jutro, bo na moim kanale są codziennie, serio. Boję się, co będzie na odcinku jutro, okej? Okay? Tuż po śniadaniu, bądź w sklepie o nazwie Zimny Drań. Siemaneczko, leczko i jo!